Siemano, siemano, z tej strony Meksikano, króciutko i, i zwięźle, nie będziemy tu się roz, e, rozgadywać Sobota rano i słuchajcie, um, o co chodzi, um, obejrzyjcie, koniecznie obejrzyjcie e, materiał u Piotra z Warszawy, kanał Idź W Pizdu Materiał z dzisiaj, z nocy Z jazdy, z tego co zrozumiałem Z live'a Myślę, że, że tam Dostaniecie tyle informacji No Ile potrzeba Tak bym powiedział Myślę, że tam jest już wszystko wyjaśnione Ja tak generalnie to już chyba od siebie Więcej nic nie dodam, bo No bo cóż tu ja jeszcze mam dodawać Myślę, że Piotr Przepraszam Piotrze, że myliłem. Piotr z Warszawy jakoś to wszystko poskładał do kupy. Także, mm, także zapraszam. To jest wieczorny materiał, a właściwie nocny materiał z dzisiaj. Ja już zdążyłem go obejrzeć. Jest 6 rano yy, i myślę, że to jest trafione w samo sedno. Zobaczymy, jak do tego podejdzie do tej sprawy, jak podejdzie nasza polska policja i nasze polskie prawo, bo, bo wiecie, jak to jest w tym kraju, i tu Piotr dobrze zasugerował, że gdyby to się działo w czasach komuny, to troszeczkę inaczej, by to było rozwiązane. Podejrzewam, że już dawno by to było rozwiązane i trochę inaczej. Niestety w Polsce jest jak jest i nie wiadomo, jak to się skończy, co nie zmienia faktu, że. Jeszcze raz wam mówię, obejrzyjcie koniecznie. To jest godzinny materiał yy, z trasy, yy, właściwie light, zapis lajta yy, z nocy yy, yy, będzie widać. Ey, tam bodajże tytuł Podsumowanie, czy coś takiego, podsumowanie chyba. Przepraszam, jeżeli się pomyliłem, <kłysy> i tam będziecie naprawdę mieli wszystko jak na tacy, i warto to. Tego posłuchać. Ja od siebie już nie mam nic do dodania, tak jak mówiłem na samym początku, bo, bo myślę, że tu już nie ma co dodawać nawet. Eee, natomiast Piotr z Warszawy, ja nie mam Twojego numeru, więc nie wiem, jak się masz zamiar skontaktować. Jeżeli Ty posiadasz mój numer, a chyba posiadasz, bo mój numer się nie zmienił, no to jeżeli będziesz dzwonił, to może być tak, że ja nie odbiorę. Bo ja nie wszystkie numery odbieram niezapisane, a właściwie prawie w ogóle odbieram numerów niezapisanych. A twój stary numer jest nieaktywny. Więc jeżeli będziesz szukał kontaktu, to jest duże prawdopodobieństwo, że niechcący nie odbiorę od ciebie telefonu. Ale spróbuję oddzwonić, yy, bądź też yy, napisać SMS-a i, i, i tak dalej, nie? I to tyle słuchajcie ode mnie. Dzień następny się zaczyna. Ja myślę, że już nie wiem, w tej sprawie ja już nic nie rodam. Oczywiście będą jakieś może wspominki, będą jakieś yy, yy, rzeczy yy, dotyczące tematu, na przykład dzisiaj, Boże, temat jeden to daliście mi, kurwa, jakbym miał być wykładowcą, ale ja nie umiem aż tak, aż tak być wykładowcą, yy, mmm, bo temat chodzi o posiadaniu przyjaciela, nie? No ale spróbuję się z tym rozwinąć już na innym filmie. Podczas spacerów Ja was pozdrawiam i jeszcze raz zapraszam Na kanał Idź W Pizdu i Kasia Tam naprawdę Piotr z Warszawy Robi naprawdę zajebistą robotę I myślę, że że, że że to wszystko Co poskładał do kupy to ma naprawdę sens i logikę I, i kurwa Powiem wam, że jestem kurwa W szoku, w totalnym szoku Jak można tak zrobić. Nie mówię tu o Piotrze, tylko o tych osobach, które w jakiś sposób przyczyniły się do tego całego zdarzenia. Pozdrawiam.